A dzisiaj poruszymy temat taki bardzo, bardzo życiowy, bo komuż to nam w życiu nie była nigdy potrzebna pomoc i albo o nią poprosiliśmy, albo uchytaliśmy się sami, bo o nią nie prosiliśmy. I kto choć raz w życiu nie przepraszał za swoje czyny, słowa, uczynki i zaniechania, to też konia z rzędem temu, kto w życiu swoim takiego czegoś nie zaznał. O, i Chicago witam, matko jedyny, welcome Chicago. Więc ja postanowiłam dzisiaj ten temat poruszyć, z tego też prostego powodu, że ja nie mam kłopotu ani z jednym, ani z drugim, a dodatkowo jeszcze przegrzebałam różne źródła psychologiczne, żeby dowiedzieć się, jak też prosić i przepraszać komfortowo dla obydwu stron. Bo oczywiście każda z nas ma swoje sposoby na proszenie, czy też blokady przed proszeniem i pomysły na przepraszanie, lub też ich brak, lub też zacięcie, że za żadne skarby nie przeproszę, różne mamy postawy, to ja muszę wam powiedzieć, że stwierdziłam, że życie jest dużo łatwiejsze, jeżeli człowiek z siebie zrzuci blokadę w proszeniu o przysługę czy pomoc oraz będzie chętnie przepraszał, bo no niech rzuci kamieniem, kto jest bez winy, kto nigdy nie ma czegoś, za co powinien przynajmniej przeprosić drugą stronę. Więc nie będziemy mówić o takich truizmach, że warto prosić i warto przepraszać. Będziemy dzisiaj o tym mówić, jak to robić, tak jak było w tytule. I powtórzę, żeby obydwie strony czuły się komfortowo, żeby nie stawiać nikogo w głupiej sytuacji, albo żeby nie zaognić konfliktu nie takim przeproszeniem. Przeproszeniem, które tylko rozjuszy albo wkurzy drugą stronę, powodując ciąg dalszy jakiejś tam gorącej atmosfery i wysokiej temperatury rozmowy. Przecież nam nie o to chodzi. No więc zacznijmy. Zacznijmy może od pytania do was. O, tak właśnie, rozjuszy, tak, rozjuszy. Od pytania do was zacznijmy od proszenia. Na ile macie kłopot z proszeniem? Nie lubicie prosić? Nie prosicie, staracie się nie prosić, unikacie proszenia o pomoc, to piszcie w komentarzach, które ja zaraz sobie przepraszam z Rybnika, pozdrawiam, Jadzia, super, proszę Jadziu, przeprosiny przyjęte z Rybnika. Kochane moje, piszcie, Dorotka Głowacz pisze, że nie ma kłopotów z przepraszaniem, a ja chciałabym zacząć od proszenia, czyli napiszcie, na ile jesteście gotowe, chętne, otwarte na to, żeby bez kłopotu, zażenowania prosić kogoś o pomoc. Tak naprawdę napiszcie szczerze, to nie jest klasówka, tu nie ma złych ani dobrych odpowiedzi. O, Leszek wita, witam Leszku. Powiem ci coś, Leszku, powiem ci coś, czekając na odpowiedzi. Otóż wyobraź sobie, że kilkakrotnie byłam w Bournemouth. Byłam w Bournemouth, bo tam się odbywa jeden z ważniejszych turniejów tańca towarzyskiego w Bournemouth, czyli UK Champions. Byłam tam parę razy z moją wtedy czynnie gwiazdorsko tańczącą córką, w związku z tym Bournemouth znam, byłam parokrotnie i bardzo mile wspominam te pobyty. O, piszecie tak, jak tylko mogę, to unikam proszenia, ale jak już trzeba, to trzeba. No właśnie. Zawsze musiałam dawać sobie radę i tak mi zostało. Mi jest trudno prosić. Zależy kogo. Jasne. Ja myślę, że jeżeli nie mamy kłopotów z proszeniem, to pytanie jest takie, jak to robimy. Ale ja dzisiaj poświęcę więcej uwagi tym osobom, które mają jakiś wewnętrzny kłopot z proszeniem. Bo żeby ten kłopot przełamać, jeżeli w ogóle chcemy go przełamać, bo jak ktoś chce trwać w takim etosie swoich czynów, to oczywiście może iść sobie zrobić kawę i wrócić na przepraszanie, albo w ogóle darować sobie moją gadkę. Bo ja powiem tak, my jesteśmy jako człowiek zwierzęciem stadnym. Żyjemy w społecznościach, od najmniejszej społeczności, czyli nasza rodzina, po społeczności blokowe, osiedlowe, miejskie, państwowe, pracowe, rodzinne, różne. W związku z tym jesteśmy otoczeni ludźmi.
którzy mają jakieś możliwości, kompetencje, to czego my potrzebujemy, a nam w danym momencie z jakichś powodów brakuje, chociażby jest to być może czas, siły, pieniądze, tak, różne rzeczy. Więc ja myślę, że w ogóle zacznijmy od tego, dlaczego my mamy kłopot z proszeniem. Tutaj ktoś napisał, że radził sobie sam w życiu, czy radziła sobie któraś z dziewczyn sama w życiu i w związku z tym taki zostało i teraz nie prosi. Oczywiście jest powiedzenie, że kto z sobą nosi, ten się nie prosi, dlatego damskie torebki są takie, jakie są i ja zamieniłam to na torebkę mniejszych rozmiarów, bo to zabezpieczenie na okoliczność różnych wydarzeń miałam zbyt duże, więc stwierdziłam, że jednak nie będę nosić wszystkiego przy sobie. To tak na marginesie, ale zacznijmy od tego, dlaczego mamy kłopot z proszeniem. Oczywiście powodów i kłopotów z proszeniem jest, myślę, że kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście, ale jest taki jeden, który jest w czołówce powodów, dla których nie prosimy, czyli takich barier, które są w nas przed poproszeniem kogoś. Otóż powiem wam, że to nam załatwia nasz szanowny móżdżek, żeby nie powiedzieć godnie mózg. Dlatego, że nasz mózg nie jest sympatykiem odmowy. Nasz mózg nie lubi słyszeć sprzeciwu. Nie lubi słyszeć nie. Tak? Czyli źle reaguje na odmowę i my z tego tytułu, że my przewidujemy, zakładamy, że ktoś nam może odmówić, nie składamy takiej prośby. W ogóle nie składamy takiej prośby, ba, jest jeszcze gorzej. My natychmiast wymyślamy 20 powodów, dla których on nam może odmówić. I te powody, które myśmy wymyślili, a które wcale nie muszą być prawdziwe, powodują, że my nie zwracamy się z prośbą. Jest taki świetny dowcip o Angliku, który strzygł żywopłot i popsuł mu się sekator w trakcie strzyżenia. Ponieważ tylko tego dnia mógł ten żywopłot upiększyć i ostrzyc, więc wymyślił, że pójdzie do swojego kolegi, który mieszkał kilka domów dalej i poprosi go o pożyczenie sekatora. No więc wyruszył te kilkaset metrów do domu kolegi i pomyślał sobie tak, ej, jest sobota, na pewno Johna nie ma, bo on w soboty chodzi przecież na tenis. No dobrze, ale jak jego nie ma, to pewnie jest Mary. No ale czy nie, jest sobota, Mary na pewno jest na zakupach, Mary też nie ma. Dobrze, no to pewnie będzie ich synek James. No ale James przecież nie wie, gdzie ojciec trzyma sekator. No i w tym momencie doszedł do drzwi tego swojego kolegi, zadzwonił, otworzył mu kolega we własnej osobie, a nasz bohater powiedział, wiesz co, John, wstać sobie w dupę swój sekator. No właśnie. Przez te 200 metrów spaceru do domu wymyślił 50 powodów i w ogóle się obraził, że żaden się nie sprawdził. Więc my oprócz tego, że obawiamy się odmowy, to jeszcze nasz mózg będzie wymyślał potwierdzenia, dla których ta odmowa będzie się, jakby będzie prawdopodobna, że się wydarzy. Czyli jeżeli chcemy od kogoś pożyczyć na przykład, no najprostsza sprawa pożycz kasę, no to jakby taka prośba, bym powiedziała, powszechna i bardzo realistyczna. Więc jeżeli wymyślimy na przykład, że potrzebujemy 200, bo nam na coś tam zabrakło do emerytury czy różnych tam innych historii, no to wymyślamy osoby. Dobra, to może ja zadzwonię do Halinki. Gdzie tam przecież Halina ma 1500 emerytury, gdzie ona mi tam 200 pożyczy? Czekaj, to może Marek. Nie, Marek przecież spłaca kredyt, kupili mieszkanie, no nie ma szansy, żeby mi pożyczył. No, kto tam jeszcze? No Zbyszek. Nie, tam Zbyszek, tam on nie pożyczy, on po prostu jest, wiesz, węża ma w kieszeni, tam pożyczy pieniądze. Więc już wymyślamy po to, żeby dalej być w kropce i przypadkiem nie narazić się na odmowę. Czyli jakby szukamy też osoby, która nam z najmniejszym prawdopodobieństwem odmówi lub też nie odmówi
W ogóle nie wiem, po co robić takie ceregiele, dlatego że wystarczy uodpornić się na odmowę, ponieważ nie prosząc jesteśmy dalej w czarnej D, w której byliśmy. Czyli nie będziemy mieć tych 200, nie zrobimy czegoś, czym chcieliśmy czyjejś pomocy, nie dowiemy się czegoś, co ta osoba wie i moglibyśmy ją poprosić, żeby nam powiedziała, czy się z nami podzieliła. W związku z tym, ponieważ, i to jest 50%, bo jeżeli my nie poprosimy, to jesteśmy dalej w czarnej D. Jeżeli poprosimy, to zyskujemy 50% prawdopodobieństwo, że ktoś się zgodzi. Czyli zwiększamy sobie prawdopodobieństwo wyjścia z naszej czarnej D o 50%. Niech ktoś mi powie, że ja nie mam racji. Wystarczy tylko uodpornić się na to, że możemy usłyszeć odmowę. Bo to jest podstawowa i główna bariera. Ja zaraz poczytam, co tutaj. No właśnie. A boję się prosić, bo się boję, że nie odmówią, ale będą źli, że zrobiłam kłopot. No tak, rzeczywiście. Ja już teraz jest świętej pamięci moja ciotka, która była na starość po owdowieniu, mieszkała z córką. I ciotka była osobą dosyć trudną we wspólnym bytowaniu z jednego powodu, że największy problem, jaki był z nią, to było to, że ona robiła problemy wyłącznie nie chcąc robić problemów. To jest właśnie to, co napisała tutaj chyba Dorotka, czy nie pamiętam już któraś z was, tak? To znaczy, jeżeli ktoś się zgodzi, to bierze na siebie to i już nie mówcie, ale to kłopot dla ciebie. Jak ja nie lubię, jak ktoś mnie o coś prosi i mówi, ale wiesz, ale to nie będzie dla ciebie kłopot. No ostatnio moja szanowna kuzynka, która może mnie oglądać, jeżeli ogląda, to pozdrawiam, będzie wiedziała, o kim mówię, mieszka tutaj w tej naszej leśnej wsi, 3 domy dalej. Wracamy kiedyś ze Zbyszkiem z Radzymina i patrzę, a ona jakby na piechotę z mężem idzie przez ten las w kierunku miasta. No dobrze, myślę sobie, może wyszli na spacer. No dobra, więc po południu do niej dzwoni, a co tam słychać? Mówię, a widziałam was, słuchaj, szliście chyba sobie na spacer do Radzymina. Ona mówi, nie, tam u nas teraz drogę remontują, więc tam spacer jest taki przyjemny, jak naprawdę, wiesz, że tak powiem, grzybobranie w deszcz, no. Ona mówi, nie, wiesz, szliśmy do Radzymina, bo musieliśmy odebrać samochód z warsztatu. Ja mówię, a to nie mogliście zadzwonić? Przecież wystarczyło was po ten samochód 3 kilometry do tego Radzymina podwieźć. A wiesz, nie chcieliśmy ci robić kłopotu. Jak ja nie lubię takich historii. Obsobaczyłam ją od góry do dołu, bo to jest właśnie taka kokieteria. Takie coś, co powoduje, że relacja wcale nie jest lepsza, tylko jest gorsza. Dlatego, że nie czujemy się, my jako te osoby niepoproszone, wystarczająco, nie wiem, ważne albo uczynne. Pod tytułem, Iza, ale jaki to był kłopot, żebym ja cię zawiozła? No ale wiesz, nie chciałam robić kłopotu. Matko jedyna, po prostu wziąć za łeb i tak rytmicznie o stół uderzać. To jedyne rozwiązanie. Więc są również takie ograniczenia pod tytułem nie chcę robić kłopotu. Przecież jeżeli ktoś nie będzie mógł pomóc, to wam powie. Powiedziałabym przecież, Iza, nie mogę, bo mnie na przykład nie ma w domu, jakbyś zadzwoniła. Okej, tak? I jakby odmowa jest też okej, ale prosząc, zwracając się z prośbą, zyskujemy 50% prawdopodobieństwa, że wyjdziemy z naszego problemu, czyli z naszej czarnej D. Tak? Więc mam nadzieję, że was zachęciłam do tego, a jeszcze wam teraz podpowiem, jak prosić. Jak prosić? Bo każda z nas zna swoje bariery, a ktoś tam jest dumny. No to ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś się ze swojej dumy chce sam uchetać, to niech się ucheta, no. Proszę,
wolna wola. Chcesz się uchetać, ja ci mogę pomóc, ty się uchetasz. Ba, są jeszcze odmowy skorzystania z propozycji pomocy. To już w ogóle jest cyrk. Kiedy ja sama się domyślam i mówię, ale słuchaj, ja ci chętnie w tym pomogę, a ktoś mówi, nie, 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 ja, wiesz, nie, dziękuję bardzo, nie, to będzie dla ciebie kłopot, ale nie będzie dla mnie kłopot, słuchaj, chętnie ci pomogę. Nie, wiesz, dziękuję, ja sobie poradzę sama. Ja ostatnio miałam przykład w rodzinie osoby mocno starszej, mężczyzny starszego, który owdowiał i po śmierci żony postanowił odnowić mieszkanie. I to mój kuzyn jest. I ja złożyłam taką propozycję, że ja mam bardzo fajnego fachowca, malarza, który nam tutaj pomagał wyremontować dom. Ja mu tego fachowca podeślę, ba, wiem, że to jest człowiek średnio zamożny. Mówię do niego, wujku, ja słuchaj, w połowie ci sprezentuję koszt tego malarza, tylko żebyś się nie uchytał po tych drabinach z tym przesuwaniem mebli. Wujek ma lat prawie 80. No to wujek absolutnie powiedział, że sobie nie życzy. Skakał po tych drabinach, spadł i złamał sobie bark. I w połowie malowania jest w tej chwili w gipsie, wymagający dużo droższej i dużo bardziej profesjonalnej pomocy w codziennym życiu domowym. Więc to też są, jakby są amatorzy kwaśnych jabłek. No na to nie mam wpływu. Ale dla tych osób, tak jak na przykład pisała Basia, które są na pograniczu tego proszenia, czyli starają się nie prosić, ale jak muszą, to proszą, to tych nieprzekonanych, tak jak w naszym głosowaniu, słuchajcie, była walka o nieprzekonanych. O, Iwonka pisze, ciężko mi prosić, ale do pomocy jestem chętna. No a to gdzie reguła wzajemności w społeczności, w relacjach? Ja ci pomogłam, ty mi pomożesz, ty mi pomogłeś, ja ci pomogę. No ludzie kochani, ja w ogóle tego nie rozumiem. Ja jestem absolutnie proszącą każdego, kogo spotkam o pomoc, ba, nawet obcych ludzi. I mało tego, naprawdę nie zdarza mi się, że nigdy nie prosiłam, wstydziłabym się. No właśnie, to przejdziemy do tego, jak prosić. Jak prosić? Przede wszystkim, ja tylko jeszcze dokończę ten wątek, że ja proszę kompletnie obcych ludzi o pomoc, nie wiem, na ulicy. Ostatnio miałam historię taką. Wracałam pociągiem skądś tam. I umówiłam się, że Zbyszek po mnie wyjdzie na... Wracałam późnym wieczorem, dojeżdżał pociąg. Zbyszek miał wyjść po mnie na dworzec. Tak się okazało, że wyładował mi się telefon w pociągu. Nie miałam ze sobą ładowarki ani dostępu do kontaktu. I teraz nie wiedziałam, od której strony dworca on będzie czekał, a dworzec wielkości Brazylii. W związku z tym, że nie mam telefonu i nie wiem, czy on będzie czekał, a często nie czeka na peronie, bo jest kłopot na przykład z zaparkowaniem na dworcu, więc utrudniony kontakt był, że tak powiem, bardzo. No i wyszłam z tego pociągu, nie ma Zbyszka na peronie, nie mam jak się z nim skontaktować, czy on wyjechał, czy on dojechał, czy jest, tak, no jakiś kłopot mam, żeby się wzajemnie zlokalizować, gdzie kto jest. No i słuchajcie, na peronie stał sobie jakiś miły, sympatycznie wyglądający człowiek, do którego podeszłam i powiedziałam pokrótce, że nie mogę się skontaktować z mężem i nie wiem, od której strony po mnie wyszedł. Wyładował mi się telefon, czy pozwoliłby mi pan skorzystać ze swojego telefonu, napiszemy SMS, żeby mąż na ten numer zadzwonił. Pan popatrzył na mnie i mówi, oczywiście, bardzo proszę, tak? Oczywiście mogłam założyć, że mi nie da, nie pozwoli, odpyskuje, tak? No, mogłam wymyśleć milion rzeczy. Nie wymyślam. Nie wymyślam powodów, dla których ktoś by mi odmówił. Druga sprawa, w ogóle nie mam nikomu za złe, że mi odmówił. W ogóle. Mało tego, właśnie w tym, do czego chcę przejść, czyli jak prosić, to chcę wam powiedzieć, że najważniejszą rzeczą jest zrobić to godnie, krótko i zwięźle, nie rozwlekając w histerii swojej rzewnej historii i płacząc, zanosząc się z płaczem, bo to nie jest prośba, tylko szantaż emocjonalny. I najważniejsza rzecz, zaznaczyć,
że nie będzie miało żadnego wpływu na naszą relację, jeżeli mi odmówisz. To jest podstawowy element proszenia, tak? Czyli idąc za przykładem, sąsiad nasz, mamy koty, o właśnie, jeden się dobija, muszę go wpuścić. Dzień dobry, demolka się przemknęła, głodna jest, cholera, jeszcze pół godziny nie dostaniesz jeść. Słuchajcie, nasz sąsiad, kiedy wyjeżdżamy na, na jakiś czas, to nie mam żadnego kłopotu, żeby poprosić o to, żeby przychodził do nas do domu i te koty, no, karmił, no bo na dwa czy trzy dni tego jedzenia nie zostawię, bo zjedzą wszystko pierwszego dnia, to jest jasne. Idź stąd, kuprem stąd. Kuper nie. Ryjek pokaż, chodź. Chodź. No, nie chcesz. Dobra. Nie wystawiaj się tyłkiem, no, brzydko wyglądasz od tyłu, chodź. Chodź, demolić się. O, idź. I słuchajcie, sprawa jest prosta. Ilekroć zwracam się do niego z prośbą, a tak już było parę razy, tyle razy zawsze mówię: Krzysiu, jeżeli nie możesz, no problem. To jest najważniejsze w proszeniu, żeby dać drugiej osobie przestrzeń na odmowę, bo my o tym często zapominamy. My jak już prosimy, to będziemy przypierać tą osobę do muru, wpędzać ją w róg, aż ona wreszcie bidna się zgodzi i wtedy robimy kłopot. Bo ona się wcale nie chciała zgodzić. Nasza zgoda została wymuszona przez brak przestrzeni na odmowę. Więc pierwsza sprawa to jest zwięźle. Ja zawsze zaczynam proszenie od końca. Czyli nie opowiadam długiej historii i rzewnej, co mi się strasznego przytrafiło, na przykład. Potem jeszcze mówię, w jakim to ja jestem stanie roztrzęsienia nerwowego, a na końcu mówię, o co mi chodzi. No to jest taki schemat proszenia powszechny, prawda? Ja to robię kompletnie odwrotnie. Zaczynam od końca, czyli od tego, o co mi chodzi. Na przykład, Krzysztof, środa, czwartek i piątek chciałabym cię prosić, czy też proszę cię o to, żebyś karmił koty. Jeżeli masz inne plany, to no problem, poradzę sobie inaczej, poproszę kogoś innego. Podobna sprawa. Potrzebujemy te 200 wyrzeczone, o których powiedziałam. Warto zacząć od końca. Przyjść i powiedzieć na przykład: Basiu, potrzebuję do środy 200 zł. Chcę prosić cię, zapytać cię, czy możesz mi pożyczyć. Jeżeli nie możesz, to mów od razu, w ogóle żadnego problemu nie będzie dla mnie, zwrócę się gdzie indziej, zaczynam od ciebie, tak? Kropka. Koniec proszenia. Prośmy patrząc komuś w oczy. Nie róbmy z siebie sieroty. Nie róbmy z siebie ofiary. Wiesz, no ja jestem taka głupia, że kupiłam sobie te buty i teraz przysłali mi o ten prąd. Ja zamiast zapłacić prąd, idiotka, to kupiłam sobie buty i teraz, rozumiesz, po prostu głupia jestem. Tak? To jest niegodne. Osoba prosząca ma pełne prawo zachować godność proszenia. Nie musi z siebie robić strzępków nerwów, nie musi eskalować tego, co się wydarzyło. Po prostu przyszła po wsparcie w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Kropka. Czyli kluczem w proszeniu jest tak naprawdę robienie tego godnie, zwięźle, bez szantażu emocjonalnego i z pozostawieniem komuś przestrzeni na odmowę. Przestrzeni na odmowę. I wtedy taka odmowa nie psuje naszej relacji. Ta osoba nie czuje się źle, a my czujemy się też komfortowo, że dałyśmy tej osobie przestrzeń, tak? Czyli krótko mówiąc, słuchaj, potrzebuję 200, zabrakło mi na zapłacenie prądu, istnieje ryzyko, że mi ten prąd wyłączą, potrzebuję 200 do środy. Jeżeli nie możesz, to w ogóle bez żenady, bez żadnego kłopotu powiedz, że nie masz, będę dzwonić gdzie indziej, tak? Bo muszę sobie poradzić. Oczywiście istnieją też techniki wywierania wpływu albo nawet pewnej manipulacji, które opisał Robert Cialdini w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi. Tam jest mnóstwo podpowiedzi, jak
uzyskać zgodę na tę swoją prośbę, ale ja nie chciałam dzisiaj pokazywać metod, jak uzyskać zgodę na prośbę, bo o tym zrobimy sobie osobny program, bo to są fantastyczne metody, jest ich 11, kocham tę książkę, Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. O, mamy następną kandydatkę na pokazanie swojego kuperka. Figa, też głodna jesteś, no dobrze. Więc dzisiaj chciałam tylko wam powiedzieć, że prosząc kogoś, zyskujemy 50% prawdopodobieństwa, że wyjdziemy z czarnej D. Druga rzecz, mówimy zwięźle, krótko, a co najważniejsze, godnie. Zaczynamy od końca i zostawiamy komuś przestrzeń na odmowę. No i teraz chwila dla was, bo tu widzę, że się sypią. O matko, jest nas 600 prawie. Komentarze. Słucham? A, witam youtuberów. Z youtuberami jest nas prawie 800, słuchajcie. Jestem proszona o pomoc. A jak odmawiać, a to o asertywności, zrobimy taki temat też. Nie potrafię prosić, nie mogę, no właśnie, nie mogę się przełamać, boję się, że zostanę odrzucona. No właśnie, Małgosiu, próbuję wytłumaczyć, jak to w sobie przełamać. Odmowa nie jest personalna, tylko ktoś naprawdę nie ma tych 200, więc nie przyjmujmy tego personalnie, a zyskujemy 50% prawdopodobieństwa, że ktoś się zgodzi. Nie prosimy, bo później trzeba dziękować. Dziękowanie jest cudowne. 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 Jak dziękować, jak przyjmować podziękowania, to jest kolejny temat. Kompletnie nie umiemy przyjmować komplementów, miłych słów, upominków z wdzięczności. Ja dzisiaj miałam taką historyjkę, opowiem wam. Byłam na targu, miałam duże ciężkie zakupy, bo przygotowuję się już do rodzinnego obiadu z okazji Dnia Zmarłych, Dnia Wszystkich Świętych, więc już sobie tam powoli kupuję różne rzeczy, które wytrzymają do niedzieli, więc zrobiłam dzisiaj spore zakupy na targu i zrobiłam te zakupy w większości po drugiej stronie targu niż miałam samochód, więc nie chciałam tych zakupów dygować przez cały targ do samochodu, więc zostawiłam u zaprzyjaźnionej pani Bożenki, którą serdecznie pozdrawiam. Pomyślałam sobie, że czmychnę bez tych zakupów przez targ do samochodu i wracając zatrzymam się przy stoisku pani Bożenki przy drugiej bramie, odbiorę zakupy i nie będę ich dygować przez cały targ. Jak byłam w samochodzie, zadzwonił telefon z jakąś tam ważną sprawą i ja oczywiście co zrobiłam? No, czmychnęłam samochodem, ale do domu, bez tych zakupów. Byłam przekonana, że te zakupy mam w bagażniku. Przyszłam do domu, kładę kluczyki na stole i mówię do Zbyszka, kochanie, jakbyś mógł przytargać tutaj na taras i do domu siatki z bagażnika. A w samochodzie, lecąc przez targ, kupiłam jeszcze szczypiorek i jedną parę majtek, tak przy okazji, powiem wam, dla śmiechu, w takiej małej torebeczce było. Więc położyłam te kluczyki i mówię, kochanie, czy mógłbyś przynieść, przytargać te zakupy tutaj do domu, to ja je pochowam do szafek. No Zbyszek grzecznie wziął kluczyki, poszedł do samochodu, przychodzi z tą torebką ze szczypiorkiem i z tymi majtkami i mówi, czy to miałem przynieść? Ja mówię, jak to? Że tam są wielkie za... O Chryste, Panie, nie odebrałam zakupów od pani Bożenki. Na szczęście pani Bożenka jest naszą obserwatorką, w związku z tym nawiązałam z nią kontakt messengerowy. Dziewczyna zabrała, targała do samochodu te moje ciężkie 4 torbiska, zawiozła je do domu, słuchajcie, żeby je zabezpieczyć, bo tam było i mięso, i wędlina, i różne historie też, które do niedzieli jeszcze mają nam dać. To świetnie, dziękuję za te uśmieszki, przeżyć. No i słuchajcie, ta Bożenina wzięła do tego domu, porozdzielała te zakupy po lodówce, żeby tego szlak nie trafił. No i wreszcie się z nią umówiłam, że o 6 od niej te zakupy odbiorę. Niedaleko w Strudze za Markami koło Radzymina, proszę bardzo, umówiłam się o 6. Dziewczyna znowu musiała to wszystko spakować do moich toreb z tej lodówki, przez moje gapiostwo, wsiąść do samochodu, przyjechać na miejsce, gdzie żeśmy się umówiły, bo gdzieś tam mieszkała, jakoś tam trudno do trafienia osiedlu. No i ja, słuchajcie, wybiegając po te zakupy, wzięłam flakonik perfum.
które miałam po prostu nowy flakonik perfum, myślę sobie, Boże, dam tej kobicie, dlatego że przecież się namordowała z tymi moimi torbami, po prostu chore jak już to było, ona rozpakowała i tak dalej. No i słuchajcie, podjechałam, ta Bożenka mi te zakupy pięknie poukładane, zimniutkie z lodówki zniosła, no i ja ją uściskałam, mówię, pani Bożenko, to proszę w takim razie, to jest w podziękowaniu, że pani się w ogóle tymi moimi torbiskami zajęła. Niski poziom na moim komputerze jest. Uwaga, teraz skaśnie. Że się pani tymi moimi torbiskami zajęła. Na to oczywiście Bożenka powiedziała, a nie, a w życiu, a nie potrzeba, a ja nie chcę, a ja dziękuję, a ja nie przyjmę. Ja mówię, kochana, to ja ci kładę te perfumeczki w samochodzie, zrobisz z nimi co chcesz, bo tak chciałam wyrazić swoją wdzięczność za to, że się zaopiekowałaś moimi zakupami. Więc nie tylko, bo mamy jakiś kłopot z proszeniem, to jeszcze mamy kłopot z przyjęciem podziękowań. To już w ogóle jest dla mnie chore. Ja uwielbiam wszelkie wyrazy wdzięczności. Wszelkie wyrazy wdzięczności proszę kłaść na parapecie, jak mówiła młoda lekarka na rubieży, czyli pani Eliza z doktorem Sułkiem. Należy przyjmować wyrazy wdzięczności, ba, należy je okazywać. Nie należy ich okazywać tak, żeby kogoś zamordować, ale przynajmniej powiedzieć. Można komuś sprawić lizaka w kształcie serduszka, wysłać pocztówkę, wysłać fajny gif SMS-em, dziękuję. To nic nie kosztuje, a buduje relacje. Więc kończąc temat o proszeniu, bo jeszcze mamy temat o przepraszaniu. Nie wiem, czy my go dzisiaj zrobimy. Ile mamy czasu? Nie zrobimy dziś o przepraszaniu. Ile? Już gadam? No to słuchajcie, o przepraszaniu przekładamy na następną środę, dlatego że potem tego nikt poza wami, których jest tutaj was prawie 1000, nie obejrzy. Więc z przepraszania dzisiaj nie będzie, bo za dużo czasu nam zajęło proszenie, ale duży temat. Młoda lekarka to nie pani Eliza. Tak, to prawda, pokręciłam coś. Dobrze, Renatko, masz rację, dobrze, że poprawiasz, ale o ten sam program chodzi. Mam wspaniałych przyjaciół, jak proszę o pomoc, nigdy nie odmawiają. Ludzie się boją prosić, bo trzeba się będzie komuś zrewanżować. No wystarczy podziękować, dziewczyny. Ja tylko podsumuję może dzisiejszy program, a przepraszanie zrobimy za tydzień. I ja widzę, że ja nie mogę dwóch tematów pakować w jeden wieczór. Czyli dzisiaj było, jak prosić, żeby się doprosić. Albo nawet, żeby się nie doprosić, tylko w ogóle, żeby jak prosić. Tak jak ten dowcip o proszeniu, ułanie i nie wiem, czy znacie dowcip, na zakończenie powiem wam o ułanie i Marysi. Przysiadł się, poszedł ułan do parku z Marysią na spacer. Ułan był na przepustce, umówił się z Marysią. Chodzi tak z nią po tym parku, chodzi. Usiedli na ławce, tak chwilę milczą i nagle ułan mówi: ja to by się tak z panią Marysią i tak chętnie pokochał. A na to Marysia mówi, no prosił, prosił i wyprosił. Także lepiej robić jak ten ułan. Prosić wprost. Dziewczyny, nie miejmy barier w proszeniu. To, żeby komuś potem podziękować, to jest bardzo miłe. Naprawdę. Ja uważam, że wyrażanie komuś wdzięczności i podziękowanie za pomoc jest fantastyczne. Można to wyrażać w różny, dowcipny sposób przy dzisiejszych możliwościach komunikacji. Druga sprawa, prośmy godnie, prośmy zwięźle, od końca, czyli zacznijmy od tego, co nam chodzi, o co nam chodzi, a najważniejsze, zostawmy komuś przestrzeń na odmowę. Czyli powiedzmy, słuchaj, jeżeli nie możesz w niedzielę mi pomóc, to nie ma problemu, nie ma problemu, tylko mi nie ściemniaj, daj mi znać teraz, bo muszę sobie jakoś inaczej poradzić, ogarnę się, w ogóle no problem, tak? To teraz jeszcze na zakończenie poczytam, co tam piszecie. Szkoda, że taki krótki wspólny wieczór. No tu Zbyszek mi już macha różnymi częściami ciała i się puka w czoło, żebym już absolutnie kończyła. Kaczor, uwielbiam pani dowcipy. O, jak się cieszę. Zbyszek już ich nie może znieść, bo je słyszał 724 razy i nawet już się z nich nie śmieje, prawda? No właśnie. Zgadzam się z pani z emocjami. Potrafię prosić i wyrażać wdzięczność. Marta, imienniczko mojej córki, wspaniale.
miło leci czas wśród miłych ludzi. Ja bym tak mogła jeszcze gadać po prostu 2 tygodnie. Musimy kiedyś sobie zrobić taki 2-tygodniowe sanatorium babciowe i ja będę po prostu 2 tygodnie do was gadać. I wy takie wrócicie mądre, takie napakowane, słuchajcie, mądrościami tej mądrej babci, która nie zawsze jest mądra, że naprawdę. Kaczor się ubawił, świetne rady i pięknie przekazane. Jak mi miło! Patrzcie, trzeba umieć przyjmować miłe słowa. Naprawdę, jeśli wy mi mówicie coś miłego, to dla mnie są to najsympatyczniejsze chwile. I nie dlatego, że moje ego jest rozbuchane, tylko dlatego, że dajecie mi wyraz sensu tego, dlaczego się produkuje. Bo jak powiedział Adam Smith, jedynym sensem produkcji jest konsumpcja. Jeśli wy konsumujecie moje wskazówki czy rekomendacje, to ja je będę produkować. I tym sposobem zostawiam was w niepewności do niedzieli, bo będą bardzo ciekawe programy i super goście, a z przepraszaniem zostawiam was do środy z tym niedosytem, niedopieszczeniem, jak ta Szeherezada. W związku z tym ciąg dalszy bajek z 1001 nocy mądrej babci za tydzień. A za tydzień kontynuujemy temat, czyli jak przepraszać, żeby było dobrze. Pozdrawiam was, całuję w co lubicie najbardziej. Niech każda sobie wybierze, a ja was w to właśnie całuję. Pa, pa!